Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj opowiemy o nowych inicjatywach Fundacji Łódzki Szlak Kobiet. Jest to organizacja, która krótko mówiąc ocala od zapomnienia kobiety, często ciche bohaterki, artystki, pisarki, które dla naszego miasta zrobiły bardzo wiele. Z nami Marta Zdanowska z Łódzkiego Szlaku Kobiet. Witam serdecznie. Chciałam, żebyśmy zanim opowiedziały o tym, co będzie się działo, a wiem, że będzie się działo bardzo dużo w najbliższym czasie, to opowiedziały jeszcze o początkach fundacji. Jak to się stało, że ona została założona i czy ona skupia tylko i wyłącznie kobiety? No tak się składa, że skupia tylko i wyłącznie kobiety, ponieważ w całym naszym zarządzie, łącznie z prezeską, jesteśmy kobietami. I trochę takim kluczem rzeczywiście kierowałyśmy się, ponieważ no, chodziło nam o przypomnienie i rzeczywiście ocalenie pamięci o tych łodziankach, które żyły przed nami. Ale to są też bardzo specyficzne historie, bo oczywiście my opowiadamy historię tych kobiet, które były znane, czyli wśród nich jest i Katarzyna Kobro, i Alina Szapocznikow, i Hawa Rosenfarb, która już chyba jest teraz znana ze względu na rok Hawy Rosenfarb, tak? Pisarki, jednej z najciekawiej piszących pisarek jidysz. Ale z drugiej strony my też wyciągamy z pamięci takie kobiety, o których już nikt właściwie dzisiaj nie pamięta. To są też często zbiorowości ludzkie, czyli to są na przykład służące albo włókniarki. Czyli takie duże masy pracujących kobiet, co do których czasami nie znamy nawet nazwisk, znamy imiona albo pseudonimy, jeśli chodzi na przykład o kobiety, które brały udział w rewolucji 1905 roku. Mamy już kilka lat na swoim koncie takich działań. Myślę, że je trochę widać w mieście. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo rzeczywiście dzięki współpracy z radnymi mamy już konkretne skwery kobiet, choćby skwer Ireny Tuwim na Starym Polesiu, skwer Aliny Margolis Edelman w Śródmieściu. Więc są takie działania, które rzeczywiście pokazują, że warto też kobiety przypominać w przestrzeni publicznej. Mam też wrażenie, że mamy już pewne grono fanek i fanów, którzy przychodzą i na nasze spotkania, na warsztaty, na spacery, i to grono jakoś się powiększa. Więc myślę, że te działania, które rzeczywiście już trwają przez kilka lat, przynoszą skutki. Oczywiście, jeśli panowie chcieliby do nas przyjść i współpracować, to też serdecznie zapraszamy. Nie ale bać się, oni są także mile widziani. Tak, oni są mile widziani, ale w tej narracji to kobiety mają głos główny. No powiedzmy sobie szczerze, o panach mówi się zawsze głośno, oni tego wymagają, a kobiety to takie właśnie ciche bohaterki, prawda? Czasem gdzieś tam niezauważane, a często to właśnie one podejmowały decyzje, tyle że te decyzje padały głośno z ust mężczyzn. No prawda, my przypominamy też takie postacie, co do których istnieją pewne problemy ze względu na zawirowania, powiedziałabym, polityczne, czyli na przykład na dekomunizację. No i mówimy wprost też o takich postaciach jak Michalina Tatarkówna-Majkowska. Ja myślę, że starsi mieszkańcy Łodzi, jeśli oglądają nasz program, to wiedzą, kim była Michalina Tatarkówna-Majkowska, ponieważ ona rządziła Łodzią przez kilka lat i zawdzięczamy bardzo dużo inwestycji w Łodzi, też inwestycji w kulturę między innymi, ale też część przebudowy Łodzi. No i trzeba też powiedzieć, że no, przypominamy tę postać dlatego, że była jedną z bardzo nielicznych kobiet w takiej wierchuszce politycznej PZPR-u, tak? I teraz tak, nie trzeba się jeżyć na to słowo PZPR-u, no bo jednak przyznajmy, że duża część historii Łodzi jest historią Łodzi Czerwonej, tak? Więc opowiadamy o tym, no i to jest po prostu część historii Polski. Dlatego też uważamy, że no, trzeba uważać, żeby przy tych próbach czyszczenia historii nie wylewać dziecka z kąpielą. Ale przypominamy też takie postacie rzeczywiście bardzo mało znane, a bardzo istotne swego czasu, to znaczy na przykład delegatki fabryczne, czyli te, które w imieniu robotników i robotów
robotnic szły do dyrektorów, do kierowników, ponosiły tego zresztą konsekwencje bardzo często, łącznie z wyrzuceniem z pracy, a czasami więzieniem, jeżeli działały politycznie. No i one broniły, one negocjowały pewne zasady przy strajkach, negocjowały, kiedy kogoś chciano wyrzucić z pracy. No taką osobą jest na przykład, tutaj przyznam, Tekla Borowiak z łódzkiego Widzewa. Ona ma tablicę na łódzkim Widzewie przy widzewskiej manufakturze i przyznam, że ta tablica dosyć długo była odsłonięta, teraz jest już zasłonięta. I tutaj wchodzimy my i zaczynamy pytać dlaczego. Pytamy dewelopera, czekamy na odpowiedzi. No ale to jest też oczywiście część historii Łodzi, mamy też taką jaśniejszą, tak ją nazwę, tak? Bo to są artystki, to są fenomenalne takie opowieści, powiedziałabym, no, świadka artystycznego. Mamy pisarki, mamy całą opowieść o zapomnianej siostrze Tuwima, czyli o Irenie Tuwim, tak, która już teraz chyba jest dużo bardziej rozpoznawalna. Opowiadamy historię kobiet, które właściwie tworzyły takie zręby działania społecznego, czyli przytułki, domy dla chorych, domy dla sierot, lekarki. Fascynująca jest sprawa tego, ile w Łodzi zrobiły przeróżne lekarki dla zdrowia kobiet i dla zdrowia małych dzieci. Są konkretne rejony i konkretne miejsca z nimi związane, one często są zapomniane. Będziemy oczywiście robić spacer śladami lekarek, więc puchnie nam ta narracja. No dobrze, to teraz może przejdźmy do tego, co w tym najbliższym okresie będzie się działo. No ja przyznam, że chyba jak większość Łodzian kojarzę Łódzki Szlak Kobiet no z tymi spacerami. One rzeczywiście już są sławne i znane w całym mieście. Tak, tak. Spacerów rzeczywiście jest dużo w tym roku. Wybitnie dużo. My już rozpoczęłyśmy sezon spacerowy, no właściwie w tym roku to w okolicach lutego. To szybko, biorąc jeszcze pod uwagę aurę. Tak, jeszcze w niespacerowym sezonie i zakończymy w grudniu. Przed nami w tym momencie jest jeszcze 16 spacerów i one idą takimi dwoma drogami, to znaczy mamy spacery, które związane na 600-lecie Łodzi, tak, czyli spacery związane z łodziankami w ramach przypominania ich, w ramach 600-lecia Łodzi i drugie, taki cykl spacerów Łódź snuła swoje marzenia. One są poświęcone osobnemu wątkowi kobiet żydowskich w Łodzi. No ale wszystko można znaleźć oczywiście na Facebooku Łódzkiego Szlaku Kobiet. Ja powiem tylko może tak krótko, co przed nami, tak, bo będzie się działo bardzo dużo. Spacery mamy właściwie co tydzień. Zazwyczaj są to niedziele o godzinie 11, ale zdarzają nam się też soboty i właściwie to już za chwilę, bo za dzisiaj mamy, no za 3 dni. 21 maja mamy taki spacer pod hasłem Sztuka ci wszystko wybaczy, śladami artystek. I opowiadamy na nim oczywiście o aktorkach łódzkich, tych, które były związane ze scenami łódzkich teatrów, no ale też takimi, które na przykład przez pewien czas tu mieszkały, żyły i były taką żywą legendą, a potem wyjechały. A nie wszyscy o tym wiedzą, bo to jest na przykład Krystyna Feldman, którą wszyscy kojarzą już teraz raczej jako albo Nikifora, no, albo Babkę Kiepską, prawda? A ona tutaj spędziła młode lata w Teatrze Dejmka kilka ładnych sezonów. Rzeczywiście mieszkała w Łodzi, zadomowiła się tu, jeździła na koniach w Łagiewnikach, w stadninie, więc to jest taka opowieść. Tutaj była młoda Ćwiklińska, czyli taka Mieczysława Ćwiklińska, przedwojenna aktorka, która była żoną Zygmunta Bartkiewicza, pisarza. A on był tak zazdrosny, że strzelał pod jej łóżko, czy tam nie ma kochanka. I rozwiodła się z Bartkiewiczem i wybrała teatr. Ale gdyby nie przyjechała do Łodzi, gdyby nie ten związek, no prawdopodobnie tak. nic by z tej kariery nie było. On jest tam Stefania Grodzieńska, jest cała opowieść o teatrze żydowskim, jest tych opowieści rzeczywiście bardzo dużo. To aktorki. No ale później schodzimy, jak to mówią, z tego panteonu sztuki do mas. No i takie dwa spacery, jeden 3, serdecznie na niego bardzo zapraszam, 3 czerwca, gdzie się podziały łódzkie włókniarki. No to jest tak, spacer, Łódź, miasto, włókniarki. Tak, i to jest spacer, na którym zawsze opowiadamy historię powstania,
wielkiej, dobrej pastwy i dramatycznego upadku przemysłu włókienniczego w Łodzi, tylko opowiadam je z perspektywy kobiet, zbiorowości kobiet, strajków kobiet, zdrowia kobiet, udziału kobiet w rewolucji 1905 roku, w którym chciały wywalczyć także pewne konkretne prawa dla siebie, na przykład takie prawo do tego, żeby móc mieć taki urlop połogowy, tak? Nie pracować w ciąży, żeby były badane przez lekarzy kobiety właśnie, bo tam było bardzo dużo pole do nadużyć. To jest spacer, który cieszy się bardzo dużą popularnością zawsze. My go zaczynamy nie bez powodu przed Centralnym Muzeum Włókiennictwa, czyli przed tak zwaną Białą Fabryką Ludwika Geyera. To jest taka opowieść, którą kończymy zresztą na Księżym Młynie. No i później, 18 czerwca, mamy kolejną taką opowieść o nieco wykluczonych kobietach, bo kuchennymi schodami idziemy śladami służących. I to jest dobrze powiedziane, kuchennymi schodami, bo jedne z tych kuchennych schodów są również bohaterami naszego spaceru. No bo cóż, to nie było tak, że państwo i służba wchodzili tymi samymi drzwiami do kamienicy czy do pałacu. I to są rzeczywiście rzesze bezimiennych często, albo znanych tylko z imienia kobiet, którym nawet państwo, zwłaszcza panie, zmieniały czasem imiona, żeby to były na przykład zawsze Kaśki albo Maryśki. No tak się przyjęło. Tak się przyjęło, zmieniało się kolejną dziewczynę do posługiwania, no więc zmieniało się też, zostawiało się natomiast jej imię, więc to są takie historie. Ale są też bardzo piękne historie, bo my sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak nam się łatwo teraz żyje. To znaczy, że mamy pralki, mamy zmywarki, odkurzacze, po prostu połowa tej pracy, która była ogromna, zniknęła. Więc właściwie każdy, kogo było na to stać i miał jakiś większy dom, no, zazwyczaj posiadał też taką jedną osobę chociażby do posługi. I takie służące były też w domu Tuwimów, czyli u państwa Tuwimów, i na przykład zajmowały się młodym Julkiem i jego siostrą Ireną, no ale też żyły z nimi na co dzień. I tam jest piękna historia o tym, że kiedy jedna ze służących była już chora, najprawdopodobniej na gruźlicę, nie była w stanie pracować, została u nich, dbali o nią, oddali ją do szpitala, przynosili pomarańcze, więc czasami jednak ten los służących potrafił się też okazać lepszy. I to są takie pierwsze nasze spacery, ale tam będzie mnóstwo, bo tradycyjnie w urodziny Łodzi oprowadzamy takim szlakiem zasłużonych łodzianek, to są dwa spacery. Mamy też takie spacery, które no, zawsze nam ściągają jednak rzeczywiście publiczność, czyli spacer, który realizowany jest w Centrum Dialogu śladami kobiet żydowskich w getcie łódzkim. Mamy spacery, które po raz pierwszy w tym roku, czyli takie spacery debiuty, no, zawsze się staramy, żeby w kolejnej odsłonie był taki spacer. I to jest na przykład spacer śladami lekarek, o którym już wspomniałam. To jest spacer śladami artystek, bo dotąd miałyśmy go podzielony taki, że raczej były też tam artystki malarki, a teraz będziemy mieli właśnie i aktorki, i artystki rewiowe, czyli kabareciary, takie rzeczy tam będą. No ale po raz pierwszy będziemy też oprowadzać, to już późno, bo bliżej Święta Zmarłych, po cmentarzu Świętego Rocha na Radogoszczu. Po raz pierwszy będziemy oprowadzać szlakiem kobiet żydowskich po cmentarzu żydowskim w Łodzi. To jest jedyny spacer, za który trzeba odrobinę zapłacić, bo płacimy gminie żydowskiej za możliwość wejścia tak, na cmentarz. Więc rzeczywiście jest ich dużo. Mamy dla osób, które może czują się wewnętrznie kobietami, bo przecież wiemy, że ta płeć to zmienność, mamy spacer śladami kobiet i osób nieheteronormatywnych. To już jest w ogóle późno, bo grudzień, jest piekielnie późno. No i myślę, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie, od działaczek patriotycznych po tak zwane zdekomunizowane, od służących po artystki. Jestem ciekawa, ja sama uczestniczyłam w jednym takim spacerze i zobaczyłam, że na spacerach ten wiek jest bardzo różny.
Widziałam nawet dziewczynkę 9-letnią, która wędrowała z mamą i była zasłuchana. Jestem ciekawa, czy zdarzają się też takie osoby w wieku dojrzałym, ale takim bardzo dojrzałym, i one też wędrują? Tak, bardzo dużo naszej publiczności to są seniorki. Seniorzy również, ale zdecydowanie więcej jest seniorek. I ja powiem szczerze, że kiedy mamy takie spacery, kiedy jest bardzo gorąco, a zdarza się, no 30-32 stopnie, to one dają radę. Nie chcą odpuścić. Ja mam czasem takie wrażenie, że one mają lepszą kondycję niż my. A niektóre nasze spacery rzeczywiście potrafią dać w kość, bo są długie. No zdarzają się nam 3,5-godzinne spacery również. Takim sztandarowym spacerem, który zdaje się nie mieć końca, to jest spacer Widzę w Grębach. To rzeczywiście i wszyscy zostają na nim do końca z seniorek, więc to jest imponujące. Pogoda jest absolutnie niestraszna uczestnikom spacerów. Ale też jest tak, że przychodzą rodziny, przychodzą osoby, które przyjeżdżają na rowerze i całą tę trasę z rowerem przechodzą. Przychodzą osoby z psami i psy też idą na spacer z łódzkim szlakiem kobiet. Przychodzą osoby, do których ktoś przyjechał do Łodzi na przykład na weekend i chcą pokazać tak, bo zobaczą, że to jest opowieść o Łodzi z zupełnie innej perspektywy niż zwiedzanie przez zabytki, przez opowieści o fabrykantach, przez, nie wiem, pałace. To jest opowieść zawsze z perspektywy kobiet w różnym czasie, w różnej epoce, w różnym kontekście. Więc przyznam, że publiczność mamy piekielnie różnorodną. A bywa tak, że mieszkańcy, no powiedzmy, danego osiedla, danej dzielnicy pojawiają się na spacerach, no bo zwyczajnie nie wiedzą, co tutaj się mieściło te 20-50 lat temu. Tak jest. Akurat w tym roku nie robimy tych takich klasycznych spacerów dzielnicowych, ale rzeczywiście, kiedy na przykład odbywał się spacer ulicą Gdańską, tak, i rzeczywiście ludzie, którzy mieszkali na Gdańskiej, przyszli też na ten spacer, bo nie mają świadomości, kto na tej ulicy Gdańskiej mieszkał. Na tym spacerze, o którym już wspominałam, Widzę w Grębach, zdarzało się tak, że ludzie, którzy mieszkali na Grębachu, dodawali nam też jakieś historie o tym, że na przykład była tam bardzo słynna położna, która była lepsza niż nie jeden lekarz i odebrała właściwie kilka pokoleń mieszkańców Widzewa, tak, własnymi rękoma, można tak dodać. To jest też dla nas zawsze bardzo ciekawe, bo pamięć jest ulotna. I to często jest tak, że jeżeli coś nie zostanie zapisane, jeżeli nie mamy tego w archiwum, to z tych opowieści, to opowieści mówione są właściwie jedyną taką formą przekazania tego kolejnemu pokoleniu. Dlatego też pamięć osób 70-80-letnich, no, które już powoli zaczynają odchodzić z tego pięknego świata, no, też jest dla nas piekielnie ważna, bo kiedy odejdą, to zostaną po nich właściwie tylko te opowieści, które zostały przekazane. Reszta odejdzie razem z nimi. No tak, to jest bezcenne. To jest rzeczywiście bezcenna narracja. Też na spacerze szlakiem włóknianek jest bardzo często tak, że przychodzą panie, które pracowały w przemyśle włókienniczym w różnym czasie. Czasami przy maszynie, czasami na przędzalni, a czasami w jakimś takim biurze, w którym na przykład badano trwałość materiału. Więc rzeczywiście to jest prawda, że przychodzą ludzie, których też interesuje jakaś dzielnica i tam mieszkają, albo jakiś konkretny temat. No cóż, wobec tego, jeśli chodzi o spacery, to jest tego bardzo dużo, ale oprócz spacerów to również warsztaty i spotkania autorskie. Mhm. Czy są zaplanowane jakieś w najbliższym czasie? Są, bo właściwie za chwilę rozpoczynamy taki projekt, który niedługo będziemy reklamować, Kobiety i wojna. No wiem, że mamy wiosnę, niedługo nawet lato i nie jest to najlepszy temat do zajmowania się w takim czasie. Natomiast trzeba cały czas pamiętać, że chociaż minął już ten pierwszy zryw, cały czas trwa przecież wojna w Ukrainie i nie jest to jedyna wojna na świecie, trwa wojna w Syrii, Bliski Wschód jest właściwie cały czas zagrożony wojennymi konfliktami, wojny trwają w Afryce. W związku z czym jakby wojna towarzyszy nam cały czas, tylko może szokiem jest to, że teraz pojawiła się w Europie. I to będzie projekt, w którym my przypominamy o tym, rozmawiając z autorkami, które napisały książki o udziale kobiet często w mordach wojennych, tak? To znaczy są często ofiarami po prostu wojen. My chcemy też tym projektem przypomnieć o tym, że
To nie jest tak, że chociaż kobiet w wojsku jest mało, że one nie biorą udziału w wojnie. Biorą w nim udział bezpośrednio, często walcząc w jakichś formach partyzantki i ruchu oporu. Dlatego dosyć dużo będziemy opowiadać też o kobietach, o których kompletnie się nie pamiętało, czyli na przykład o działaczkach żydowskiego ruchu oporu w trakcie powstania, w getcie warszawskim. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszych odbiorców zachęcam do tego, żeby wziąć udział w spacerze lub też w spotkaniu autorskim organizowanym przez Łódzki Szlak Kobiet. A na koniec muszę zapytać, dlatego że program zatytułowany Pomagaj, jak możemy pomóc fundacji, bo jest to organizacja pozarządowa. Czy jeżeli ktoś by miał taką możliwość, to może wesprzeć? Tak, oczywiście zachęcamy, jeżeli ktoś może, do przekazywania darowizn na Łódzki Szlak Kobiet. Wystarczy się z nami skontaktować, napisać przez stronę albo przez Facebook, że jest czymś takim zainteresowanym. My odpowiadamy bardzo szybko. Ale jest jeszcze inny rodzaj pomocy, to znaczy jeżeli ktoś z Państwa ma takie historie rodzinne do przekazania, jakąś taką opowieść o życiu swojej babci czy prababci w włókiennictwie, w jakimś rzadko spotykanym zawodzie, jakąś historię wojenną, to my jesteśmy bardzo otwarte, bo to wszystko tworzy archiwum Łodzianek. Bardzo dziękuję za rozmowę, a dziękuję Państwu za uwagę.